STS. Wspieramy polski sport. Niedziela, 25 dzień listopada, jesteśmy w Ruce, nieopodal Kusamo. Przed nami ostatni dzień zmagań na Ruka Tunturi. Po piątkowych i sobotnich problemach z wiatrem dzisiaj nareszcie wszystko jest w porządku. Jak widzimy tutaj w okolicy stadionu biegowego, flagi wiszą niemal nieruchomo, a to zapowiada nam kapitalne widowisko w zimowej aurze. Dzisiaj termometry wskazują minus 10 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Spadło troszkę śniegu, więc zrobił się tutaj naprawdę zimowy klimat. Na trybunach trwają ostatnie przygotowania. Tutaj widzimy jakieś kawki, zupki, ciepłe posiłki dla sympatyków sportów zimowych, którzy w ten weekend zdecydowali się przybyć do Ruki, aby obejrzeć początek sezonu narciarstwa klasycznego. No bo oprócz skoków mamy tutaj także biegi narciarskie i kombinację norweską. Dwuboiści bez większych problemów odbyli swoją rywalizację na skoczni w ramach zmagań zespołowych. No a my czekamy na godzinę 16.30 czasu lokalnego, czyli 15.30 w Polsce. To wtedy rozpoczną się kwalifikacje z udziałem 65 skoczków. O awans do zawodów muszą walczyć wszyscy zgłoszeni zawodnicy. Przypomnijmy, że FIS zmienił przepisy znane sprzed lat. Czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej jest już w zasadzie tylko symboliczna. O prawo startu w konkursie indywidualnym musi walczyć każdy zgłoszony skoczek. Troszkę inaczej było wczoraj, bo z powodu silnego wiatru trzeba było odwołać eliminację, wskutek czego do pierwszej serii przystąpili wszyscy skoczkowie. No a już o 18 czasu lokalnego i 17 czasu polskiego rozpocznie się drugi w ten weekend, a trzeci w tym sezonie konkurs indywidualny zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tej lideruje wczorajszy triumfator Ryoyu Kobayashi. A tuż za nim klasyfikowany jest Kamil Stoch. Polak wczoraj finiszował drugi. Trzeci był Piotr Żyła. Były to ich najlepsze wyniki na obiekcie Ruka Tunturi. No i liczymy, że dzisiaj będzie podobnie. Ale najpierw każdemu z Polaków życzymy bezpiecznej kwalifikacji do konkursu. Powiemy, że jest to kapryśny obiekt, na którym nawet Adam Małysz w przeszłości odpadł w kwalifikacjach. No ale to jest melodia przeszłości. Czekamy na dzisiejsze wydarzenie na północy Finlandii. Wyniki na żywo kwalifikacji możecie śledzić na portalu skijumping.pl, podobnie zawodów. A ich transmisję przeprowadzi TVP1 oraz Eurosport 1. Bądźcie z nami, a także z polskimi skoczkami.